Ramen to danie, które od, jak wiem, mam takie wrażenie, 2-3 lat robi na miłośnikach japońskiej kuchni w Polsce coraz większe wrażenie. Coraz więcej restauracji, chociażby w Krakowie, serwuje ramen. A ja chciałbym dzisiaj zastanowić się z Państwem, jak zjeść tę zupę w sposób, który dostarczy nam przyjemności i sprawi nam jak najmniej kłopotów. Przede mną miseczka ramenu, proszę Państwa, miseczka zupy, bulionu, w którym zanurzone są przeróżne składniki, ale gdzie łyżka, rozglądam się nerwowo, nie ma, proszę Państwa, są tylko pałeczki. I oto, jak poradzić sobie z ramenem, mając do dyspozycji tylko pałeczki. Proszę Państwa, zaczynamy od stałych elementów ramenu, kiełków, tak jak w moim wypadku grzybków, mamy tutaj szpinak, mamy, proszę Państwa, jajko. I tak po kolei zjadamy wszystko to, co w ramenie się znajduje. Na czele oczywiście z ramenem, czyli z makaronem, który stanowi jego podstawę. A na końcu, kiedy już wszystko zjemy, proszę Państwa, odkładamy pałeczki i podnosimy miseczkę, z której wypijamy bulion, który tam na dnie pozostał. Proszę Państwa, często w kontekście ramenu pada takie pytanie, czy siorbać przy jedzeniu. Proszę pamiętać, że ramen składa się z makaronu, który przypomina makaron spaghetti. Proszę zobaczyć, jak on wygląda. No i teraz, jak tu nie siorbać? Siorbanie jest dopuszczalne, proszę Państwa, przy spożywaniu tej potrawy, a zatem jeśli nam się to zdarza, nie trzeba się tym przejmować. To jest po prostu element tego typu biesiady, czy spożywania tego typu potrawy. A jeśli ktoś ma taką wprawę, że takich dźwięków dodatkowych nie wydaje, na pewno jego gospodarze nie obrażą się, nie odczytają tego jako znaku, że mu nie smakuje. Tyle komentarza a propos siorbania. Ja tymczasem zachęcam Państwa, żeby ramenu spróbować i spróbować poćwiczyć jedzenie pałeczkami, które na początku jest trudne, ale z czasem staje się czymś prostym, łatwym, przyjemnym.